Bardzo serdecznie witam wszystkich. Patrzę na zegarek. Jest prawie 20 po 12. Wiecie, znam dwa zbory, gdzie nabożeństwa kończą się o 12. Jeden jest bardzo wielkim zborem na południu Polski. A drugi jest na pomorzu. bardzo Byszek wie, że jest taka grupa, gdzie o 12 się kończy nabożeństwo. To nie znaczy, że ludzie później wychodzą. Nie, długo jeszcze siedzą, posiłek jedzą, rozmawiają. Wytrzymacie jeszcze. Mam nadzieję, że wytrzymacie. Siostra Mirka przeczytała przed chwilą przepiękny tekst z pierwszej księgi kronik o łasce Bożej że łaska jego trwa na wieki. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozważyli pewną przepiękną historię. Bardzo mi zależało, żeby dzisiaj kazanie na ten temat powiedzieć. Jakoś tak w tygodniu byłem poruszony tą historią, która tak wspaniale obrazuje łaskę i miłość Bożą. Jest to historia z życia tego, o którym Pan Bóg powiedział, że jest mężem według Serca Bożego. Pamiętacie kto to jest taki? Adwentyści, no. Jaki to był mąż według serca Bożego? No, Dawid. O Dawidzie tak Pan Bóg powiedział. No dobrze. Otwórzmy zatem drugą księgę Samuela, dziewiąty rozdział. Druga księga Samuela, dziewiąty rozdział. Ale zanim będziemy czytać tę historię, może tylko dwa, trzy zdania na temat Dawida. Bo będzie to historia z życia Dawida. Dawid był kiedyś skromnym i odważnym pasterzem. Uganiał się po Polach Betlejemskich. I pewnego dnia coś niezwykłego się stało: że Samuel Boży Prorok przyszedł, aby namaścić jednego z synów Isajego na króla. I nikomu przez głowę nie przyszło nawet, że mógłby to być. No, Dawid. On myślał, o, Eliab tam inny, to ci się nadają. A Pan Bóg mówi, nie, nie patrzy na jego wspaniały wzrost, piękny, piękną twarz, tak, że, że przystojny. Bóg patrzy na serce, a nie na to, co ze, zewnętrzne. No, i Dawid wiemy, że został później królem Izraela. I historia, która, którą będziemy czytać w dziewiątym rozdziale, rozpoczyna się w momencie, kiedy Dawid jest już po tych trudnych. Jest wielkim królem, jest po bardzo trudnych przeżyciach, kiedy król Saul, poprzedni król, ścigał tego, tego Dawida biednego. Próbował go zabić niejednokrotnie. Dawid teraz jest wielkim królem Izraela. I Dawid, yy, yy, nawet tam yy, czytamy rozdział wcześniej, prowadził zwycięskie wojny. Jak się czyta historię Dawida, to nie przegrał żadnej bitwy. Żadnej bitwy nie przegrał Dawid. A wiecie, gdzie urodził się Dawid? Betlejem. Dawid y, y, był wielkim królem i nie przegrał żadnej bitwy. Pokonał Goliata kiedyś, pra, prawda? I teraz czytamy y, 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 w tym dziewiątym rozdziale, wiersz pierwszy jest bardzo ciekawy. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana? Dawid? Stawia pytanie: Chciałbym, czy jest jeszcze ktoś z domu yy, y, Saula, szczególnie tutaj chodziło mu o Jonatana, który był synem Saula, bo chciałbym mu wyświadczyć łaskę. No wiecie, nastał nowy król. No było to ważne pytanie. Nie? No, otoczenie mogło powiedzieć sobie tak: mogą być jeszcze wrogowie Dawida. Co robią władcy, kiedy rozpoczynają y, swoją kadencję? Co robią na przykład nowi rządzący? Co zazwyczaj robią? No, porządki robią, nie? Ten, który nie odpowiada, trzeba go wyeliminować. Bo jest taki, taki, narobił tego czy tamtego, a nawet jeżeli nic nie zrobił, to nie jest z naszej opcji. Trzeba go wyeliminować, tak? Ale Dawid nie chce się z nikim rozprawiać. Aby mógł wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. Pamiętacie, jaka była zażyła przyjaźń między mm, Dawidem a Jonatanem? Ojciec Jonatana był obłąkanym królem. Szatan opętał jego serce, byśmy tak powiedzieli, jak się czyta całą historię Saula w pewnym momencie, bo nie od razu tak się stało. Natomiast Jonatan był zaprzyjaźniony z Dawidem. I teraz Dawid mówi: jak chciałbym. Y, 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 Okazać taką łaskę komuś z domu Saula, szczególnie ze względu na Jonatana. I teraz czytamy drugi, trzeci wiersz. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida. Król rzekł do niego: Czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział: Sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula. Aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą, a Syba odpowiedział Królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Dzisiaj nie używa się słowa kulawy, raczej używamy innych słów, inne przykłady mówią chromy, a, 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 a nawet inne przekłady takie współcześnione mówią niepełnosprawny. I teraz zobaczmy, yy, wzywa Sybę. Tak? No i się pyta, czy jest jeszcze tutaj jakiś ktoś z domu, z domu Saula, ale Syba odpowiada, ja sparafrazuję to, królu. On jest niepełnosprawny. Jest właściwie niegroźny. Nie nadaje się do niczego. Nie przyda ci się w armii. Ani na dworze, ani przy stole. On na taką łaskę nie zasługuje. Zostaw go królu, bo może jeszcze być zagrożeniem dla ciebie. Ale Dawid zadaje kolejne pytanie w wierszu czwartym. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Mahira, syna Amiela wlo dabar Tutaj się też warto zastanowić bo tym synem Jonatana był pamiętacie imię tego syna Jonatana Mefiboszet Mefiboszet Jak to się stało że on gdzieś na pustkowiu zamieszkał Tam gdzie było mało ludzi to było pustkowie tak Czwarty rozdział i czwarty wiersz przeczytajmy z drugiej Samuelowej, to dowiemy się, dlaczego Mefiboszet zamieszkał tam, gdzie zamieszkał, i jak to się stało, że był niepełnosprawny. Czwarty rozdział i czwarty wiersz. A Jonatan, syn Saula, miał syna kulawego na obie nogi, gdy bowiem miał pięć lat. A z Jezreel nadeszła wtedy wieść o śmierci Saula i Jonatana. Zabrała go jego piastunka, aby uciekać, lecz w pośpiechu tej ucieczki on wypadł, je, wypadł jej i przez to okulał. Nazywał się Mefiboszet. Taki smutny los. Wnuk Saula, syn Jonatana, został sierotą. Nie ma nic. Ojciec i dziadek nie żyją. On utracił dziedzictwo. Tak. Teraz co zrobi nowy, nowy król? Życie Mefipożeta rozsypało się. Może w waszym życiu tak się kiedyś coś stało, że wam się wszystko rozsypało. Mieliście takie momenty w swoim życiu? Wszystko wam się zawaliło, rozsypało. Ja miałem taki moment w moim życiu. Wszystko mi się zawaliło. Całe moje życie mi się zawaliło, że chciałem samobójstwo popełnić. I gdyby nie miłość Boża, i gdyby nie łaska Boża, to zrobiłbym to. Byłem tak zdeterminowany, żeby iść na wieżowiec, podjechać autobusem najpierw na wieżowiec w mieście, w którym mieszkałem i skoczyć z wieżowca. A dzisiaj jestem kaznodzieją kościoła adwentystów dnia siódmego. Czy to nie łaska Boża? I Mefiboszedowi się wszystko rozsypało. A teraz tam w wierszu piątym czytamy: I posłał, i posłał król Dawid i zabrał go z domu Mahira syna Miela z Lodabar. Teraz nie wiadomo, co zrobi, zrobi król, czego mógł się spodziewać Boszed? chyba tylko najgorszego. Ale kochani, stało się coś niezwykłego. Stało się coś pięknego, czego nie spodziewał się nie tylko Boszed? Ale i całe otoczenie Dawida. Wiersz szósty i siódmy czytamy. A gdy Mefiboszec, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł: Mefiboszecie! A ten na to, oto sługa Twój. I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chce ci wyświadczyć łaskę ze względu na Twojego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, Twego dziada, Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. Jak sen, jak piękny sen, ale te słowa nie bój się. Te słowa nie bój się bardzo często w Biblii występują. Ja wczoraj wieczorem, choć raczej staram się tego nie robić, o godzinie 22, już nie jestem w stanie czytać żadnej świętej księgi, bo już po prostu odpływam. Dla mnie to jest godzina piąta rano, szósta rano, jestem typem skowronka i wziąłem książkę Ellen White, życiory, to jest autobiograficzna taka jej książka, Moje życie. Znaki czasu to wydały, ileś tam lat temu. I, i, I czytałem historię, kiedy Ellen White była przerażona charakterem Boga. Boga odbierała jako tyrana. Tak była nauczona w jej czasach. Nie miała pokoju, była zrozpaczona, ciągle przeżywała katastrofę duchową. I pewnego dnia miała sen. Jezusa zobaczyła. To był czas, kiedy była jeszcze bardzo młodą dziewczyną, jeszcze przed powołaniem jej na prorokinie. I, i, I miała sen, i zobaczyła Jezusa, zobaczyła jego piękną twarz. I wczoraj tak czytałem, i tam Pan Jezus powiedział do niej: Nie bój się. I to był moment zwrotny w życiu Ellen White. Od tego momentu zachwycała się miłością Bożą i, i łaską Bożą. Bóg często mówi dzisiaj: Nie bój się. Nie bój się Bo z Tobą, jak w Izajaszu czytamy. Nie bój się, kiedy uczniowie byli, byli na morzu zrozpaczeni, że zginą, Pan Jezus powiedział nie bójcie się. Jestem. Dzisiaj mówi do Ciebie i do mnie po imieniu, tak jak powiedział Mefiboszecie. Tak mówi dzisiaj Adamie. Waltku, Jacku, Zbyszku, Władku, i tak dalej, tak? Nie bój się. Ja wiem, co przeżywasz. Wiem, co się dzieje w Twoim życiu. Nie bój się. Jakie to wspaniałe słowa. Moi drodzy, jedyna rzecz, której powinniśmy się bać. Wiecie, czego powinniśmy się bać? Separacji z Bogiem. Tak jak to się stało z Lucyferem. Odseparował się od Boga. I tragedia. W otchłanie. Panie Jezus w ogrodzie Getsemane tej jednej rzeczy się tylko bał. On nie bał się cierpień, nie bał się, że, że, że pójdzie na krzyż, wcale nie. Bał się jednej rzeczy separacji z Ojcem. I dlatego tak przeżywał takie ciężkie chwile w ogrodzie Getsemane, ta rozłąka z Ojcem. I słowa nie bój się tak wiele dzisiaj znaczą dla nas wszystkich. Ale Dawid powiedział jeszcze coś więcej w tej historii. Będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie ca czasy. Zobaczmy, jakie to wspaniałe poselstwo jest. Mefiboszet ma teraz lepszą przyszłość. Nie musi się martwić o swój los. Ponadto Dawid jeszcze coś uczynił Mefiboszetowi. Tak. Czytamy tam od wiersza ósmego. Oddając mu pokłon, rzekł: czymże, ja jestem, yy, yy, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula, i rzekł do niego: Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie, i twoi słudzy, będziesz zbierał plony. Które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu Twojego Pana. Moglibyśmy dalej czytać, co otrzymał Mefiboszet. Zwrócono mu dziedzictwo. To było w Izraelu bardzo ważne. Nie można było sobie tak utracić dziedzictwa. I Dawid mówi: wszystko będziesz Mefiboszetem miał. Będziesz miał swoją ziemię, swoją posiadłość. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, Myśmy wszystko utracili przez grzech. Utraciliśmy dziedzictwo. Zasłużyliśmy na śmierć. Jesteśmy tacy, jak, te, jak ten zdechły pies. Wiecie, dzisiaj w Polsce, w Europie pies jest ubóstwiany dzisiaj. Psy. Nie wiem, czy zauważyliście. Wręcz nawet. Naprawdę. To są moje... Ja, ja kocham zwierzęta, żebyście nie myśleli, że może pastor kościoła Adwentystów Dnia to jakiś, nie wiem, przeciwnik psów. Ale, ale, ale jak patrzę nieraz na pewne, na pewne sceny, to mam wrażenie, że coś jest nie tak z nami. Natomiast na Bliskim Wschodzie, w tamtych czasach biblijnych, pies był czymś bardzo, bardzo to negatywne było. Często w Biblii jest symbol psa, ma zabarbienie negatywne. I tutaj czytamy: Jestem zdechłym psem. Jeśli chodzi o naszą sprawiedliwość, powiem mocne słowa. Jesteśmy zdechłymi psami. Mamy ogromną wartość przed Bogiem. To prawda, ale jeśli chodzi o, nasze, o nasze, naszą sprawiedliwość, jesteśmy zdechłymi psami. Nie mamy nic do zaproponowania Jezusowi Chrystusowi. Jedyna rzecz, na którą zasługujemy, to jest potępienie. My zasługujemy tylko na potępienie. I oto Pan Jezus mówi dzisiaj do... Czy jest jeszcze ktoś, komu mógłbym okazać łaskę? O, jest. Brat taki, siostra taka. Ja. Nie zasługujemy na łaskę, ale Pan Jezus mówi, chce okazać łaskę i daje nam dziedzictwo. Daje nam dziedzictwo. To jest coś pięknego. My w Piśmie Świętym czytamy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. Brak im chwały Bożej. My mamy takie wysokie mniemanie o sobie. Jedną z największych katastrof adwentystów Dnia Siódmego, których bardzo kocham i kocham mój kościół, nasza katastrofa polega na tym, że mamy często wysokie mniemanie o sobie. Jacy to my sprawiedliwi i wspaniali jesteśmy. Bo łatwo powiedzieć, o tak, jesteśmy grzesznikami. Ale czy ty, czy ty tak naprawdę uważasz, że jesteś grzesznikiem? My, odpowiedział: powiedział: Ja jestem tylko zdechłym psem. Ja nie zasługuję na łaskę. Naprawdę. Ale Jezus mówi dzisiaj do nas: daję ci łaskę, zwracam ci wszystko, co utraciłeś. Ponadto, po wszystkie czasy będziesz jadał przy moim stole stole królewskim. Co za piękna Ewangelia. Zanim o tym na koniec będziemy niedługo się zbliżać do końca kazania. Wybaczcie, muszę swoje mieć tutaj, swój czas. Bo dawno nie byłem w Gdańsku w ogóle. Stwierdziłem, że chyba trzy miesiące tutaj nie byłem w Gdańsku, a może nawet cztery. Tak wyszło, ale wyobraźmy sobie tę scenę teraz, kiedy na dworze Dawida mamy wielką ucztę. Król Dawid wielką ucztę zorganizował. I przy stole królewskim siedzą na dworni rycerze. Może Joab, ten dowódca wojsk, urodziwy, piękny Absalom, syn Dawida, Uriasz, ten, który był taki wierny, mąż Betrzeby, wierny Dawidowi. Najdzielniejsi wojownicy. I wiecie co? Jest jeszcze jedno miejsce. Król jeszcze nie rozpoczął uczty, bo jest jeszcze jedno miejsce wolne. I ktoś powoli nadchodzi, kuśtyka poszedł i siada naprzeciwko Dawida. Może koło Absaloma siedział, nie wiem. Obok tych wszystkich znamienitych mężów siada ten, który stracił wszystko. Jest niepełnosprawny, który do niczego się nie nadaje. My nieraz tak myślimy, że żeby się do nadać do sprawy Bożej, no to trzeba mieć jakieś takie szczególne, szczególne jakieś cechy. Tak bardzo po ludzku ty nieraz patrzymy. A Pan Bóg robi niespodzianki. A kogo powołał na apostołów? Tych, którzy się tak bardzo nadawali? Kto się najbardziej nadawał? No, Faryzeusze, nie? Uczeni w piśmie. Z tych wszystkich dwunastu największe kompetencje, wiecie kto miał? Judasz. On miał największe kompetencje. Rybacy z Galilei, na apostołów? Przypomniał, przypomniał mi się serial pewien. Kto oglądał stary, dobry serial, jak Klaudiusz? Niektórzy tutaj, brat Bernard, potykuje, tak, ja pamiętam wspaniały serial. Klaudiusz, wiemy, że później został cesarzem rzymskim, ale kim on był na dworze cesarskim, Klaudiusz? On się jąkał, nikt na niego nie zwracał uwagi. I, i, i ludzie tam ginęli, były intrygi, cały czas jakieś spiski na tym dworze cesarskim. Polecam, obejrzyjcie sobie jak Klaudiusz. I tam ten Klaudiusz. I w końcu Klaudiusz został cesarzem. Tak się to potoczyło wszystko. Moi drodzy, ja widzę tę scenę oczami mojej wyobraźni, jak Mefiboszet zasiada właśnie u stołu królewskiego. I co przypomina ta historia? Otwórzcie ze mną objawienie XIX rozdział i dziewiąty wiersz. Zbliżamy się do końca. Objawienie xix Czytamy tam tak. I rzecze do mnie, napisz. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na, ucztę, na weselną ucztę baranka i rzeczy do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. To jest ta wspaniała, inna uczta, która będzie odbywała się gdzie? W niebie. I wiecie, kto tam będzie? Będą tam osoby, które nie powinny się tam znaleźć. One będą tam tylko z łaski. Ze względu na to, co ktoś dla nich zrobił, uczynił. A tym, który dla nich to uczynił, to był kto? Jest baranek. Wiecie, że w niebie będą niespodzianki? Pierwsza niespodzianka. Jestem w Królestwie Bożym. Jak to się stało? A jednak to wspaniała prawda. Ja jestem w Królestwie Bożym. Taka miła niespodzianka. Ale będzie druga niespodzianka, dramatyczna, straszna. Dlaczego tutaj nie ma tych, o których myślałem, że powinni byli być tutaj? Ich nie ma. Oni chodzili do kościoła, byli przywódcami religijnymi, słuchaliśmy ich, a ich tutaj nie ma. To będzie straszna niespodzianka. I będzie trzecia niespodzianka. Miła, że są tutaj tacy, o których bym nigdy nie pomyślał, że mogliby być tutaj. Zapamiętajmy, ci, którzy będą na uczcie weselnej Baranka, będą tam tylko z racji łaski. Ze względu na to, co Chrystus dla nich uczynił. Chrystus przypisuje nam swoją sprawiedliwość dzisiaj. Zachęca nas, żebyśmy w niego wierzyli i tylko w niego, żebyśmy wierzyli. I dlatego tej niebiańskiej uczcie będą przy stole królewskim ci, którzy uwierzyli w niego. Oni otrzymali dziedzictwo, które zostało utracone przez grzech. Tak jak łaska odnalazła Mefiboszeta, tak łaska odnalazła nas. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, nie zasługujemy na nic. Naprawdę nie zasługujemy. Na potępienie, jak powiedziałem. Bo jesteśmy tacy biedni, niepełnosprawni duchowo, ale Bóg posyła zaproszenie i mówi: Przyjdźcie na ucztę baranka. Jest miejsce dla Ciebie, przy stole królewskim. Jest tam miejsce dla Ciebie. Droga siostra, drogi bracie tam przy stole królewskim. W niebie będą siedzieć ci goście. Będą tam aniołowie, mieszkańcy nieupadłych światów, przedstawiciele tych nieupadłych światów. Ale na specjalnym miejscu będzie siedział baranek. I będzie tam też miejsce dla ciebie. Cokolwiek dzisiaj się dzieje w twoim życiu, w Twoim sercu, co się teraz dzieje. Bóg to tylko wie. Jest miejsce dla Ciebie przy stole królewskim po wszystkie czasy. Na koniec chcę skierować dwa teksty z Księgi Objawienia i tymi tekstami chciałbym zakończyć to kazanie. Pier, trzeci rozdział i dwudziesty wiersz. Pan Jezus, Księdze Objawienia takie słowa dzisiaj kieruje do nas. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. I drugi tekst, dwudziesty drugi rozdział i siedemnasty wiersz. A duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Siostro i bracie, Pan Jezus czeka na Ciebie. Jeżeli masz jakieś ciemne strony w Twoim życiu, przyjdź do Jezusa. Jeżeli odszedłeś od Niego, Odseparowałeś się od Niego. Pokłóciłeś się w jakimś sensie z Bogiem. Przyjdź. Jeżeli popadłaś, popadłeś w rozpacz, nie radzisz sobie w pracy, w domu, nie wiem. Pan Jezus mówi: Przyjdź. Jest miejsce przy stole królewskim. Zwracam ci dziedzictwo wszystko co moje jest twoje teraz nie musisz się bać pan Jezus mówi nie bój się nie bój się bo mnie jest tobą jestem bogiem twoim i zbawicielem wierzę że pan Jezus dzisiaj w jakimś sensie dotknął naszych serc dziękujmy mu za całe nabożeństwo ale że jego łaska jest tak niezwykła my którzy byliśmy w różnych okolicznościach życia Niektórzy z nas naprawdę na dnie byli takim, że ta łaska Boża się pochyliła. Nieraz tak myślę: Boże, co ja bym robił dzisiaj? Ja nie wiem, czy ja bym żył w ogóle. Niektórzy moi przyjaciele, znajomi już nie żyją, już dawno są w ziemi. Inni popadli w takie nałogi, że już nigdy nie wyszli z tych nałogów. A nad nami łaska Boża. Ja pamiętam na koniec, właśnie, właśnie ten wieczór, gdzie mówię: kończę z życiem. Życie jest bez sensu. Pojadę tam na ten wieżowiec, to było w Słupsku, i tam się rzucę. Ale łaska Boża nie dopuściła do tego. Łask, łaska Boża mnie gdzieś chwyciła wtedy. Taki jestem Bogu wdzięczny dzisiaj, że Bóg wszystkich nas odnalazł, że jesteśmy w Jego kościele. Jesteśmy tacy chromi, ktoś mógłby powiedzieć: z Niego nic nie będzie. Ostatnio żona. Na koniec, tak powiem, pastora Stanisława Sowy, znacie, opowiadała na zjeździe pewnym, jak ja po raz pierwszy przyszedłem na lekcję biblijną. To było właśnie w Słupsku. Pastor Stanisław Sowa był wtedy pastorem. I ja przyszedłem do niego na pierwszą lekcję biblijną. Byłem specyficznie ubrany, nie będę teraz opowiadał jak. I jak wyszedłem, wyszedłem z tej pierwszej lekcji biblijnej, to żona pastora powiedziała: Wiesz co, daj sobie z nim spokój, z niego nic nie będzie. Ona tak to publicznie opowiadała, dlatego ja publicznie opowiadam to, bo byłem świadkiem, jak ona to opowiadała publicznie. Wszyscy się oczywiście cieszyliśmy wtedy. Z niego nic nie będzie, daj sobie z nim spokój. Ale pastor powiedział: Spokojnie, Bóg jest miłością, wierzę, że z niego coś będzie. I tak mógłby dzisiaj ktoś powiedzieć o nas, z nich nic nie będzie. Nic. Nie ma szans, nie interesują się sprawami duchowymi, w ogóle kompetencji nie mają. A jednak widzimy, taka jest Boża łaska. I żyjmy tą Bożą łaską, cieszmy się tą Bożą łaską, opowiadajmy o tej Bożej łasce. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.